Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, ja jestem po śniadanku, jestem sobie na huśtawelce i chilluję. Codziennie nowa jakaś taka moja, powiedzmy, rutyna, że przychodzę tutaj rano, bo jest już ciepło w końcu. Znaczy, wiadomo, to jest Polska, to nie jest tak ciepło, jak powinno być, ale jest okej. Huśtaweczka, kawka, medytacja i tutaj tak pierwsze 15 minut po wstaniu, po ogarnięciu się spędzam i sobie chilluję, medytuję, piję kawkę, planuję dzień. Zaczynamy tego vloga, za chwilę jadę po moją mamę, ponieważ mama przyjeżdża pierwszy raz służbowo, tak można to powiedzieć, bo nie przyjeżdża ani w swoich interesach, ani żeby po prostu towarzysko nas odwiedzić, tylko mama zaoferowała się oficjalnie, że dzisiaj będzie babcią pełną gębą i pozwoli nam iść na imprezę, ponieważ dzisiaj są urodziny Olino. Bardzo zależało nam na pójściu tam, no wiadomo, Szarlotki nie moglibyśmy wziąć, bo po pierwsze nie te godziny, po drugie, no towarzystwo urodzinowe, imprezowe, wiadomo. Także moja mama specjalnie przyjeżdża po to, żebyśmy poszli na urodziny Oli Nowak. Dziękuję mamo, jutro ją odwożę i następny raz przyjeżdża, no nie powiem wam na razie, bo to nieistotne. Zaczynamy tego vloga, jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób, a my lecimy z tym vlogiem za 3, 2, 1... Angelika na swoim vlogu dekorowała taras, więc go nie pokażę, ponieważ to jej sprawa, ale muszę wam tylko pokazać, że wszystkie moje rzeczy i wszystkie inne sprzęty niestety zostały zrzucone na kamienie. Wszystko tam jest, drążek do złożenia, tu są ławeczki, ale nie bójcie się, bo mniej więcej w tamtym, o tak mniej więcej w tamtym miejscu chcę to wszystko wyłożyć podłogą taką crossfitową, czyli kto nie wie, to po prostu taką, niech będzie, że do siłowni. Tam postawimy wszystkie sprzęty, plus jeszcze oczywiście dokupimy więcej i... Na koniec chciałbym tam postawić jakąś taką, no oczywiście przenośną, takie są duże głośniki, że można je brać ze sobą, muzyczka, słoneczko, jakaś tam ławeczka, żeby usiąść po prostu i chillować przy treningu. A co do siłowni, to mam jeszcze taką mieszaną rozkminę, bo po pierwsze, fajnie jest trenować na tarasie, ja uwielbiam trenować u siebie, że wstajesz rano i trenujesz, ale lubię też trenować z ludźmi, a wiecie, że siłownie się otworzyły właśnie, więc ja cały czas myślę, jak to zrobić, czy na przykład, nie wiem, 2 treningi albo 3 na tarasie, później 2-3 treningi w tygodniu właśnie na siłowni normalnej, bo jednak z ludźmi, jak trenujesz, to jest inna motywacja. Dłużej siedzisz na tej siłowni, w sensie robisz lepszy trening, no tak przynajmniej ja mam, więc jeszcze zobaczymy, jak to rozkminie. W każdym razie, jeśli ktoś nie wie, to siłownie już są otwarte i można cisnąć. A jeszcze przed pojechaniem po mamę musimy się tym zająć, ponieważ przyszły nowe plakaty i tak jak mówiłem wam na Instagramie, po pierwsze wieszamy stare, po drugie wieszamy te nowe, ale otworzymy, pokażę wam, bo to co mówiłem na Insta, uważam, że jedne z lepszych plakatów, jakie ogólnie zamówiłem, czy dla babci, czy dla Ani, czy dla siebie. Tak wygląda cała zawartość paczki, czyli mamy plakaty tutaj w tej tubie, mamy 3 małe ramki, my znowu wybraliśmy klasycznie, czyli te takie lustrzane, srebrne. We gon' make it big, I say. We gon' make it big, just stay in the, stay in the moment. Bardzo szybko mi to idzie, Angelika jeszcze nie zdąży wstać, a już wszystkie ramki, wszystkie obrazy, plakaty będę miał gotowe. Jeszcze został mi jeden mały i jeden duży i teraz też, bo może was zmylę, bo mówiłem lustrzane te ramki, jeśli ktoś by chciał zakupić, to jest tak naprawdę, się nazywa silver metal frame, czyli to są metalowe, srebrne ramki, żeby nie było, że będziecie szukać jakichś lustrzanych, tak jak ja mówiłem. Dobra, i póki jeszcze nie zawiesiłem, to tak wymyśliłem aranżację, zobaczcie, czy to ładnie wygląda. Wy na pewno kojarzycie już ten plakat, na początku mieliśmy taki mniejszy, o mniejszych rozmiarach. Oddaliśmy go mojej mamie, ponieważ nie wiedzieliśmy, jeszcze nie mieliśmy koncepcji, ale już mamy i tego plakatu postanowiliśmy, że sobie nie odpuścimy. Zobaczcie. No niesamowity, jest duży. W następnym filmie zobaczycie, gdzie go przywiesimy, ale pierwszy plakat, ten duży, prezentuje się właśnie w ten sposób i kolejne 3 małe wyglądają w ten sposób, tutaj już na tej ławie te 3 ledwo się mieszczą, więc troszeczkę ryzykuję. Mamy tutaj plakat taki, co właśnie już mieliśmy, do tego doszedł tutaj, ten mi się najbardziej podoba. Tutaj możemy nawet podciągnąć, ponieważ moja córka dostała kolczyki Chanel na chrzest, więc może kiedyś powiedzmy, że to ona, tak? Także to jest drugi i ten mi się również podoba. Szpileczki oczywiście na pewno gołym okiem widać, że to jest kobiecy wybór. Angelika trzęsie tutaj wszystkim, jeśli chodzi o dekorację tego mieszkania i w ogóle, ale mi się to podoba.
I zostało nam tylko dekorować chatę, także już nie mogę się doczekać. Już przed sobą widzę w 70% zrobiony taras, za mną plakaty, w drugim pokoju plakaty, także już tak naprawdę, bo wiecie, wprowadziliśmy się tu tak naprawdę na zimę, gdzie nic się nie chce, gdzie jest tak wegetacyjnie, czeka się na ten sezon i teraz jest sezon i od razu inna energia. Oczywiście ten film powstał we współpracy z marką Desenio, za co serdecznie dziękuję, ponieważ te plakaty zawsze robią wiele radochy. Ja mam dla Was kod zniżkowy, na kod zniżkowy Luka macie minus 35% na rzeczy, linki macie oczywiście w opisie, klikacie, wchodzicie teraz pod spodem w mój film, klikacie w link w opisie, macie 35% zniżki i promocja trwa do 10 czerwca, także serdecznie zapraszam do zakupów, ja się naprawdę jaram. Co to za styluwa? Co to jest za styluwa? Krzywka. Pokaż, pokaż. Oj, ładnie, bardzo ładnie. Podoba mi się to. Ty hippies. Dzień dobry. Nie widzieliśmy się miesiąc, urosłem, zmieniłem się. Miesiąc? Coś. Dwa miesiące. Przytyłeś chyba trochę. Nie, w ogóle, wszyscy mi mówią, że schudłem. Idziemy. Gdzie jedziemy? Do sklepu? Witaj się z... No chodzi o mnie! Jakiego sklepu? Nie, no do mamy sklepu. No, ale wiesz co ja dla ciebie mam? Słodycze ze Stanów. Tak. Łukasz, jeszcze chciałabym do Sary wstąpić. No mało czasu mamy, mamo. Angelika cię pogania, że mało czasu. A ile czasu? Mało, bardzo. Szybko, idziemy. Dawaj jakiegoś TikToka. Podobno Nikoli kolejnego już... Który to już TikTok twój zablokowany profil? Może 7. Z 7 TikToka zablokowali. A od ilu można TikToka mieć? Od 13. To już zaraz! Już zaraz, już Olek by mógł. No weź pokaż jakiegoś TikToka. Jest jakiś nowy trend, coś takiego? No, opa, tyle, opa. Tak, tyle. I trzy, eja, opa, epa, etta. Co już? Oh yeah. Oła, opa. Nie, nie, nie rób tak, nie rób tak. Nie rób tak, jesteś za młoda. Koniec. To dlatego może kasyną umieć. Ty robisz takie TikToki na swoim TikToku? Tak? No może tak być. Także nie dziwota, że ci usuwają, jak takie pozycje robisz. Ale ja tak nie wiem. Ja jej radzę, żeby coś, żebyś jako inaczej, jakoś nagrywała, może, nie wiem, cała w masce albo coś w tym stylu. W każdym razie jedziemy teraz do Arkadii, tam musimy zrobić jakieś zakupki, jedziemy do domu, bo nie wiem, czy wam mówiłem, chyba mówiłem na początku, jeśli nie, to teraz powiem. Moja mama przyjechała po to, żeby zaopiekować się Szarlotką, ponieważ dzisiaj mamy urodziny Oli Nowak i nie chcieliśmy po pierwsze Szarlotki brać, a po drugie po całych wakacjach w trójkę. A po drugie babcia się bardzo, bardzo, bardzo stęskniła. A to prawda, no to i tak dwa miesiące około nie widziałaś, miesiące, nie? No. No właśnie, dwa miesiące nie widziałaś, także zostawiamy babcię z Szarlotką, idziemy sobie do Oli Nowak, ale tak na 3 godzinki maksymalnie. Ja na pewno nie chcę jakiejś imprezy robić, bo nie chcecie. Nie dam rady już. Warszawy, przyjechałam do mojej niuni, do Szarlotki. Jestem tutaj z moim synem, z Łukaszem. I co? Jesteś z moim synem, Łukaszem? Łukasz, przedstaw się, dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, na pierwszy ogień przymierzyłam spódniczkę, chciałabym wam pokazać. Fajna. Fajna? Podoba mi się, ale no. Ale tak serio? Tak, tak. No. Ja mam na sobie, nie wiem, to Łukasz wybierał, jaki rozmiar ich sesji. 34, tak? 34, czyli mam na sobie rozmiar 34, ona jest z takiego grubszego materiału. Wow, odlotowa, bym tak? Powiedział. Muszę stać na palcach, bo nie mam butów dzisiaj na obcasach, ale oczywiście... A po co musisz stać na palcach? No bo wtedy taka jestem kurduplowata. Słuchajcie, oczywiście... Jeszcze nie mam tej dziewczyny. Co robisz? Na razie nic. No jakaś Nikola zagrała sobie jakąś śmieszną grę, czyli po prostu naśladuje modeli z obrazka z tego z ekranu. Fajna zabawa, nie? To ja już cię zostawiam tutaj. To jest taki sukienka dłuższa, rozmiar, znaczy długość midi. Ja mam na sobie rozmiar, nie wiem. Długość co? Midi. Midi? To jest maxi midi. Okay, no oj, nie, to jest maxi, przepraszam. Widzisz, czarna? Ja mam na sobie rozmiar 36 bądź 34, nie wiem, bo już nie wiem, nie pamiętam jaką wybierałam. Też jest fajna, czy nie? Fajna, znaczy mi się kolor ogólnie podoba, ale ja chcę być twoim asystentem, możesz mnie o coś spytać, tak jak Nikolę zawsze męczysz. I jak Nikola, podoba się? Weź coś mnie zapytaj. Ale asystentem czy lożą szyderców? Nie, nie, normalnie, no, musisz tak wiedzieć. No to nie jak Łukaszku wyglądam, ale... Zawsze chciałem być na tym miejscu. Mi się podoba, bardzo fajny kolor. Fajny, nie? No, ale jesteś chuda.
jesteśmy już spóźnieni. Znaczy, teoretycznie nie jesteśmy spóźnieni, bo urodziny są dopiero na 20, ale Angelika robi taras. Zadzwoniła teraz, żeby Adrian przyszedł na chwilę do domu, bo wiecie, o co chodzi. Ona by sama się ogarnęła. Spoko, to jest na luzie. Ale zrobić taras, bo też, nie oszukujmy się, chcę pokazać mojej mamie. Już gotowy. Więc robi taras, jednocześnie opiekuje się Niunią, a nie bardzo chcemy, żeby jeszcze w takiej pogodzie Niunia tam sama po ziemi latała po tarasie, więc jest naprawdę dla niej więc naprawdę podziwiam, bo już wiem, zresztą pewnie nie będę tego nagrywał, bo ona na pewno na swoim vlogu chce to pokazać, ale taras to będzie coś pięknego. Moja mama pierwszy raz od 2 miesięcy, Nikola tak samo, zobaczy swoją wnuczkę. Zobaczysz jej zmianę w zachowaniu. Ona wizualnie... Ja ją oglądam, to widzę. Tak, ale jak z nią jesteś, jak z nią dzisiaj zostaniesz na wieczór, to zobaczysz, że ona jest już jak dziecko. Nie jak niemowlak, bobas. Taki bobas, tylko jak dziecko, jak dziewczynka taka pełną gębą. Cześć! Pachnie bzem. A jak? Nowy zapach. Baba! O Jezu! Baba i ciocia przyjechała. Kącia? Jaka w szoku jest. Jakie kołuszeczki nie wiem. Baba przyjechała? Patrz. O, do cioci. Pokaż na się, cześć, Angelisiu, moi. Jezu, jaka duża jesteś. Jaka fryzja, włoski urosły. No jak, zacz z tyłu, jakie loczki ma. Ojejku, kucyka będzie wyrażać. Zmieniła się tak, o, no ja wiem, że widzicie na stories, ale tak jak ogólnie. No urosła. No. Nie, no taka na buzie poważniejsza. Tak, nie, taka jest dziewczynia. A daj busi. Podobne jesteście podobne, wiesz? Każdy mówi, że jesteście podobne do siebie. To ciocia do ciebie przyszła. Śmieszna ciocia? Nic się nie zmieniło, jednak jest ciocia bardzo ważna w życiu. Ona już jeszcze przed tą przerwą zawsze do Nikolci szła bardzo mocno. No też czuję bardziej, że to tak nie jest. Dziewczynka, dziecko. Zrobić tak! Idzie, rognie, borak. A co to jest za miłość tutaj? Co to jest za miłość? Prosto z Ameryki. Co się mówi? No, z meksykańska tequila. Wow. Przepraszam bardzo, jeszcze coś masz dla mamy. Super. Co mam? Prawdziwa, z Meksyku i taka... Dzisiaj babcia nie pije, bo dzisiaj babcia pilnuje Niunię. No uważaj, mama musisz już tutaj opiekować się Wnusią. Patrz jak Wnusia idzie, patrz. Aj, ona chce coś. No chodź właśnie. Ja nie widziałam wszędzie na TikToku, na YouTube, A, przypomniało mi się, co mamy dla mamy jeszcze, no. Do dzień mamy! Z okazji dnia matki. Dziękuję bardzo. Dzieci moje drogie. Z okazji dnia matki, tak sobie już idę. Tak postanowiliśmy, że po prostu ręczniczki komplet. To nie. Takie jak my mamy, bo my bardzo lubimy je. M&M'sy. To się ciągnie tak. Naprawdę? No patrz, no nie widzisz? O kurde, to ja sam jak kupowałem, to nie widziałem, o co chodzi. Open box. Tu jakieś tam lokalne. Zobaczcie, jak cały czas, zobaczcie, co się dzieje. Moja córka jest sprzedana totalnie. Halo, Charlotko. To patrz. To jest szorciki. To są krótkie spodenki. Tak, i tu masz do tego w komplecie. W komplecie bluzi. A co to jest za firma? Abercrombie. Widziałaś dresik od Abercrombie? Zobacz. Piękne. Wow. A ty chciałaś shorty, nie? Mamy, bo tu już M&M'sy, czekoladki. Jakieś żelki, tak? To jest jeden duży żel. Nie, chyba nie. Ale czuć skitelsy, nie? Nie duże, jakieś takie zwykłe żelki. No dobrze, dobrze. A ty co? Tańczysz tam TikToka, czy nie? O! Gdzie jest Charlie? Kuku! Nie, zobaczcie, co się dzieje. Zostawiam ich już wszystkich. Charlotka śpi. Włączyły horror. O, zobaczcie, jak Halinka wygląda. Pokaż się, Halinka. Ej! Przepięknie. Moja mama powiedziała, że zobaczcie, jak się czasy zmieniły. Teraz babcia zostaje na chacie. Nie oglądać za dużo horroru, bo już widzę, że leci. Pa, pa. Dobrze. Dobra, pa, pa. Miłego. Hej.